Mam do was pytanie i chciałbym, żebyście odpowiedzieli tak zupełnie na poważnie na nie. Czy zostalibyście skuszeni do tego, aby przeznaczyć część waszego budżetu na to, aby kupić bilet do kina na film, który ma plakat przedstawiający trójkę głównych bohaterów, w których wcielają się Grażyna Wolszczak, Piotr Gąsowski oraz Joanna Liszowska, a jej marketingowe hasło to... komedia sekstremalna? Jeśli ktoś z was odpowiedział na moje pytanie twierdząco, to prosiłbym, żebyście sobie przestali robić jaja, bo ja, tak jak mówiłem, poważne badanie chcę przeprowadzić. Dlaczego to pytam w ogóle? Ano dlatego, że na samym początku tej recenzji chciałbym pochwalić twórców tego... za jedną rzecz. Otóż... nikt tutaj przynajmniej nie próbuje nikogo oszukać. To jest wyraźny sygnał. Jeśli ktoś po obejrzeniu tego plakatu nadal zdecydowałby się sięgnąć do kieszeni, to byłby mniej więcej na tym samym poziomie rozsądku, co himalaista próbujący pierdolnąć se K2 w pojedynkę zimą. Twórcy tego filmu są tak beznadziejni w sprzedawaniu swojego produktu, że jeżeli by byli dealerami narkotykowymi, to prawdopodobnie naklejaliby na działki te straszne obrazki z papierosów, mimo że nikt by ich o to nie prosił. I to jest przynajmniej postawa korzystna społecznie. Poza tym, ile trzeba mieć odwagi w sobie, żeby spróbować sprzedać coś takiego? Tu się naprawdę należy szacunek. I'm telling you, it will happen. Po co mi to pudełko, jak to jest dokładnie to samo? A pudełko potargałem, bo tak bardzo byłem niecierpliwy tego, co jest w środku. Zamiana! Film reżyserii Konrada Aksinowicza na podstawie powieści pod tytułem Nieoczekiwana zmiana płci autorstwa Cezarego Harasimowicza, który zresztą w tym filmie gra. I to jest, wydaje mi się, dość ciekawe. Co tam się dzieje? No bo tak, Aksinowicz, gdy powstawał ten film, miał 30 lat i ja nie mówię, że tak na pewno było, ale jak sobie wyobrażam sytuację, w której 30-letni reżyser robi film na podstawie powieści i autor tej powieści, dużo starszy od niego i powiedzmy, że bardziej szanowany, przebywa cały czas na planie, to ja się tak zastanawiam. Na ile to jest faktycznie film pana Aksinowicza? No ale dobra, podpisane jako jego, nieważne. O jedną rzecz jednak nie musi się martwić. Nie on jest autorem tej skrajnie popierdolonej historii. Tylko ten gość. I on to akurat mi totalnie wygląda na autora tego. No ale już nie przedłużając, zapraszam na zamianę. Najdłuższy żart o chłopie przebranym za babę, jaki kiedykolwiek powstał. Ryczy z bólu ranny łoś. Zwierz zdrów przebiega. Historia zaczyna nam się od sceny z planu zdjęciowego, na którym prezydent Polski Piotr Gąsowski nagrywa se spot, a potem robi inne rzeczy związane z prezydenturą. A gdzie? Tutaj, ups. Właśnie przez takie fragmenty mam też te podejrzenia, czy ktoś tu się reżyserowi nie wtrącał, no bo... ta scenka, jak on ściąga te okulary i robi taką dziwoną minę, to wygląda jak wyjęte żywcem z jakiegoś Ben Hilla czy czegoś takiego. Na pewno nie jak coś, na co wpadł 30-letni człowiek. Mam nadzieję, panie Konradzie. Po nagraniu spotu doradca prezydenta sugeruje, że to przesadzone nawet jak na Putina poparcie dałoby się jeszcze podciągnąć, robiąc fejkowy zamach, przed którym prezydent sam się obroni. Sztuki walki błyskawicznie poradził sobie z atakiem. Jak państwo widzą, prezydent biega. I tu już na dzień dobry mam delikatny problem z tym filmem. Wydaje mi się, że coś podobnego mówiłem kiedyś, ale trudno. Mam widocznie takie same odczucia. Nie lubię, gdy film stawia mnie w sytuacji, w której, żeby w ogóle go jakoś odebrać, muszę założyć, że społeczeństwo żyjące w przedstawionym świecie to banda debili. Ja wiem, że political fiction, że komedia, ale no nadal. Nie potrafię się nad tym nie zastanawiać, jakim cudem Piotr Gąsowski ma 90% poparcie. Żeby wytłumaczyć, o co mi chodzi. Skakierkiu, skakierkiu, dalni путь стелится i upierается прямо w nieba skłon.
każdemu, każdemu lepsze je. W takiej karierze nikosiadyzmy. No to cały ten paradoks polegający na tym, że grabarz zostaje premierem, był wytłumaczony za pomocą kretyńskich, ale jednak prowadzących do tego zdarzeń. Tutaj po prostu zostajemy postawieni w sytuacji, w której Piotr Gąsowski ma 90% poparcie od narodu. I w jaki sposób to sobie wytłumaczymy, to już jest nasze zasrane zmartwienie. I żeby odróżnić jeszcze jedną rzecz, to w takim strasznym filmie, gdzie był motyw, że Leslie Nielsen jest prezydentem, to na tym tam polegał żart, że po prostu prezydent jest totalnym idiotą i... What she says is true. We're facing an unprecedented crisis. Get me the president. You are the president. Good. To był żart. Tutaj ten żart na tym nie polega, bo no domyślnie on nie jest tym idiotą. Wracając do fabuły, to teraz jesteśmy w gabinecie prezydenckim i mamy okazję oglądać... No właśnie, dzięki filmie, po prostu to jest to, czego wszyscy potrzebowaliśmy. Idziemy na kolację. Żona oraz córka prezydenta o incydencie dowiadują się z konferencji prasowej, co nie bardzo podoba się szczególnie tej drugiej, która nie przebierając w słowach, postanawia obwieścić matce, co sądzi o ojcu. Jednak publicznie nas pozdrowił. Szkoda, że nie osobiście. Aga, tata ma mnóstwo obowiązków. To jest rata. Boże, co ja takiego zrobiłam, że się urodziłam córką prezydenta? Anguś, przecież ty się nie urodziłaś córką prezydenta. No a kogo? Misia Gogo? To się nazywa kawał dobrej roboty przy pisaniu dialogów. Był też normalnym chłopakiem, który na przykład fantastycznie się całował. Całował? Mhm. Okej, nie jestem kobietą, nie wiem, czy matki z córkami rozmawiają o tym, jak się całował ojciec. A jeśli tak, to musicie natychmiast przestać. To jest obrzydliwe. Troszkę niewygodnie, co? No, będziemy tak siedzieć i patrzeć się na siebie w nieskończoność? Zaprosiłeś ją na kolację, nie? To raczej w twoim interesie jest, żebyście tylko nie siedzieli i patrzyli. Jesteś prezydentem. Generalnie mówienie to powinien być twój... Nie rozumiem. Nie rozumiem. Gdybyś naprawdę nie rozumiała, to nie byłabyś moją asystentką. Właśnie. Czy będzie potrzebny notatnik? Czy też może laptop? Laptop? Uch. Mówisz po francusku? Bien sûr. Świetnie, doskonale. Okej, okay, moment. Co to jest za rozmowa? Czy tu już był jakiś żart? Czy naprawdę ktoś, kto... Okej, okay, oni tak przez dwie minuty blisko będą pieprzyć, aż w końcu przyjdzie kelner i ich poinformuje, że... W dniu dzisiejszym polecam bardziej ryby niż mięso. Ryby. Dlaczego on powtarza wszystko cały czas? To tak naprawdę było w scenariuszu, że on powtarza wszystko, czy po prostu Piotr Gąsowski sobie to do tekstu zapomniał? I powtarza tekst poprzedni. To mnie... Tylko mnie to wkurza? Nie rozumiem. Nie rozumiem. Laptop. Laptop. Bardziej ryby. Ryby. Ja poproszę krem z homarów, carpaccio z łososia, soup de truffe, a na drugie carbonate flamande, pomme allumette, a do tego assiette Perry Gourdin. Może wezmę jeszcze poulard sauce suprême et pâte fraîche. A potem cappuccino i na deser loda. Jakie wodki? Ta cała scena prowadzi do tego, że asystentka robi mu tam loda. To był jedyny cel tej sceny. Mogła już mu go zrobić, kurwa, w tym gabinecie. Po co te całe... Siu, jasiu! Tymczasem pani prezydentowa jest na zakupach z ochroniarzem i powiem wam, że z każdym dialogiem ten film mnie zdumiewa coraz bardziej. No bo posłuchajcie sobie tej rozmowy i powiedzcie mi, co ona kurwa miała na celu. Świeża bazylia ma większy aromat. Ja używam tylko naturalnych produktów. Gotujesz, Staszku? Dla samotnych to jedyna opcja.
Mam nawet taką książkę kucharską, spaghetti dla samotnego mężczyzny. Chciałabym kiedyś spróbować. Ale wtedy to już nie będzie dla samotnego mężczyzny. Spaghetti. O co chodzi z tym spaghetti? Czy to miał mieć jakiś seksualny podtekst? Spaghetti. Sorry, ale muszę. Wiem, że to już stare, ale muszę. Somebody touch my... Na szczęście, albo i nie, okazuje się, że scena w sklepie nie będzie kolejną, która nam nic nie wniesie. Dzieje się bowiem taka akcja, że przez jakiegoś wrednego gówniarza pracownica na wrotkach przewraca starą babę oraz stos papieru toaletowego. Na to wszystko przychodzi zniesmaczony Paweł Burczyk i robi dziewczynie awanturę. 15 koszyków, to jest naprawdę strasznie dużo, w ogóle... Jak dla ciebie za dużo, to wypad. Słyszałem, że Paweł Burczyk jest tak autentyczny w tej scenie, ponieważ ją zagrał dokładnie 5 minut po tym, jak się dowiedział, że Morgan Freeman jednak nie zagra w jego filmie. Całą sytuację widzi pani prezydentowa i postanawia stanąć w obronie tyranej dziewczyny, co skutkuje... Junka więcej na prezydenta! Junka więcej na prezydenta! Dokładnie tyle znaczy w realiach tego świata 90-procentowe poparcie. Wystarczy jeden ludzki odruch i... Junka więcej na prezydenta! Także no, to do czego niektóre poważne seriale dochodziły przez 4 sezony, tutaj stało się w moment. I to głównie za sprawą tego gościa. No bo to on... Zaczął. Ja sobie jeszcze nie zdaję z tego sprawy, ale właśnie został influencerem. Podczas gdy pani prezydentowa niechcący rozpoczyna własną kampanię, jej mąż daje ciała na całej linii. W sensie, robi mu się słabo na jakiejś ceremonii, przez co dzieci płaczą. Chwilę później jednak robi mu się lepiej i już jest znowu wesołym gąsem. Klimak, wystaw rogi, dam ci sera na pierogi. Dobra, chyba wszyscy wiemy, do czego to zmierza, tak? Miejmy to już za sobą. Tato? Co ty robisz? Bierze sobie. A co? Nie wolno? Nazajutrz trwa spotkanie sztabu, na którym wszyscy zachodzą w głowę, jakim cudem prezydentowi w ciągu zaledwie jednej doby poparcie spadło niemal 20%. Oczywiście stoi za tym kampania Julii Więcek, która właśnie przeprowadza swój pierwszy wiec. Ek. Sorry, już nie będę. Gdy dochodzi już w domu do konfrontacji, to dochodzi do konfrontacji. I wybaczcie mi ten niezwykle prosty i od razu przychodzący do głowy zabieg montażowy, ale nie mogę się powstrzymać. To po prostu pasuje. Dlaczego mi to zrobiłaś? Przecież nie tobie, tylko sobie. Chciałam coś zmienić w moim życiu. Co chciałaś zmienić w twoim życiu? Przecież ludzie się zmieniają, czas i na mnie. Przecież ty się nigdy nie interesowałaś polityką. A co ty myślisz, że moim jedynym zajęciem jest czekanie na ciebie z kolacją? Co to jest? Co? To! Co? Nie będziemy uprawiali polityki w domu. No więc rozpoczyna nam się małżeński wyścig o prym w państwie. Prezydentowi szef sztabu podpowiada, aby zlustrować Teliszowską, bo możliwe, że ona jest jakimś kretem, szpiegiem, tam agentem. To, co się jednak okazuje, przerasta najśmielsze oczekiwania. Jest gorszy niż Al-Kaida. Chciałem się teraz wrócić do wszystkich osób transseksualnych, które oglądają ten program. Otóż właśnie ten film zasugerował, że jesteście gorsi od Al-Kaidy. Znaczy tak to zrozumiałem przynajmniej, bo za chwilę dowiadujemy się, że... Oszukałaś, łeś, mnie. Zawsze byłaś, łeś, mężczyzną. Wstyd. Także fajny żarcik, fajny, nie? Zresztą prezydent zaraz brnie w to dalej. To jest koniec świata. Kompletna apokalipsa. Tak więc no, transseksualizm jest gorszy od Al-Kaidy oraz na równi z apokalipsą. Istnieje tylko jedna gorsza rzecz.
ta okładka. A może to jest spisek, co? Tych pederastów. Okej, okay, umówmy się, że z szacunku do nas wszystkich zostawmy już tę scenę w spokoju. Kończy się ona zresztą chaotycznym, pijackim obłędem. I nie mam pojęcia, co się tutaj dzieje, ale wiem, po co się dzieje. A jak wiem, to powiem. Otóż dzieje się to po to, aby ktoś mógł w tym momencie zrobić zdjęcia prezydentowi, który, nie wiem, rucha osła, kurwa, plastikowego, nie wiem, jak to nazwać, i go szantażować nimi. No to chyba logiczne, nie? Julia Więcek zakłada swój kobiecy sztab, w którego skład wchodzą między innymi Beata Tyszkiewicz, Hanna Śleszyńska, ta typiara na wrotkach i niestety Agata Kulesza. Agato Kuleszo, dlaczego? Co skłoniło cię do wzięcia udziału w tym filmie? Ja wiem, dużo razy to podkreślałem, że nie powinniśmy się czepiać aktorów za to, że czasem zagrają w czymś słabszym, bo to jest taka praca, że nie ma za bardzo, szczególnie w Polsce, w czym wybierać i po prostu trzeba grać w tym, co jest, żeby były pieniążki. Ale są jakieś granice chyba. Obsadzić w tym filmie Agatę Kuleszę to trochę tak, jakby dać pracę Annie Marii Jopek w zespole pieśni i tańca Jarzębiny. Znaczy, no generalnie spoko, nie? Ale ogół to by i tak nie zmieniło, bo to chór przecież jest, a i pani Anna jakoś świetnie by na tym pewnie nie wyszła. No ale jest jeden pozytyw, przynajmniej postać pani Agaty ma fajne imię. Mamy więcej kobiet w naszym czajownym kraju. Ale kobiety głównie nie głosują, tylko siedzą w domu, no nie? Luśka! Ale Luśka ma rację. Ona ma rację, Miecia. Ej, dziewczyny, znacie to coś? Jakieś niezłe długowłose dupiszcze. Podczas gdy kobiety robią to, co zwykle robią kobiety, sztab prezydenta postanawia zmienić taktykę. Musimy zmienić twój wizerunek. Szeryf Rzeczpospolitej już nie działa. Czy chcę ci powiedzieć, że... Pierwszy szeryf Rzeczpospolitej jest do kitu? Więcej, chcemy powiedzieć, że jest do dupy. No widzę, że ktoś odpowiedzialny za dialogi się nareszcie rozkręcił. Jakieś niezłe długowłose dupiszcze. Pomysłem na poprawienie wizerunku prezydenta okazuje się zatrudnienie w roli speca od PR-u Krzysztofa Tyńca. Bardzo mi miło, chłopaki. Dobry plan! I oczy, i miękkie kolana. Czy on to zrobi jeszcze raz? Po krótkiej lekcji wizerunku okazuje się, że zdjęcia obnażające alkoholowe ekscesy prezydenta trafiły już najwyraźniej do opinii publicznej i bardzo rozzłościły społeczeństwo. Szczególnie tego gościa. On to wygląda na wyjątkowo rozsierdzonego. Prezydent jest zdołowany. Od swojego bodyguarda dowiaduje się, że za wyciekiem kompromitujących materiałów stoi była asystentka, która w ramach zemsty postanawia przejść do sztabu wyborczego pani Więcek. I uśmiechnij się, nie załamuj się, powiedz mamie, jak bardzo ją kochasz. I uśmiechnij się. Nie obijaj się! Pomóż tacie w naczelnych... Trochę mi to odebrało mowę, szczerze mówiąc. Ale na swój sposób doceniam. Nie wiem, jaką cholerę ten Krzysztof Materna tańczący z dziećmi, przybrany za księdza w tym momencie. Nie mam ale zostałem przynajmniej zaskoczony. Czujesz się zaskoczony, Gałgan? No jest to zaskakujący moment. Zaraz jednak wracamy do standardowego dla tego filmu seksizmu, no i mamy taki montaż pokazujący, że Gąsowski coraz bardziej zamienia się w babę, a Grażyna Wolszczak w faceta. Ma nam to chyba sugerować fakt, że ten pierwszy niczym baba kroi warzywa, a ta druga niczym facet uprawia seks z kobietą i pali jointy. A jak jointy to wiadomo, głośny śmiech, ha ha ha. Przecież o to o tym wszystkim chodzi. Marihuana, tak samo jak się. Okej, okay, żarty żartami, ale w pewnym momencie Joanna Liszowska naprawdę wygląda, jakby jej się coś złego działo.
Im dłużej kampania trwa, tym bardziej kandydaci zbliżają się do siebie w sondażach. W końcu dochodzi do momentu, w którym pani prezydentowa zrównuje się procentowo ze swoim mężem. Następnej nocy dochodzi do takiego oto zdarzenia. Chodzi dokładnie o to, o czym myślicie. Dokonała się właśnie u obojga bohaterów transformacja genitaliów. No tak, taki motyw. Także no wiadomo, skoro pani prezydentowa ma już penisa, no to wiemy, co się teraz stanie chyba, nie? Każdy się domyśla. Składam papiery o rozwód. Teraz to w ogóle z okazji tej zamiany to mamy masę nowych sytuacji ku temu, aby dośmiesznić trochę film. Mamy więc na przykład faceta sikającego na siedząco, albo babę sikającą na stojąco, albo chłopa golącego sobie dość. Tymczasem pani prezydentowa po odejściu od męża postanawia się zatrzymać w najbardziej logicznym miejscu, czyli domu rodzinnym tej dziewczyny na rolkach. Drzwi otwiera jej Grażyna Szapołowska i przyjmuje gościa z otwartymi ramionami. My oczywiście mamy teraz taki przerysowany obraz przeciętnej rodziny. No przyznajcie, że to jest bardzo śmieszne, że ten gość siedzi w majtkach, nie? A dziadek, że pierdzi, to już jest w ogóle, no... Tato... Przepraszam. W tym samym czasie Krzysztof Tyniec pomaga prezydentowi odnaleźć swoje prawdziwe ja i zabiera go do jakiegoś gejowskiego klubu. Jesteśmy akurat w takim momencie, w którym film nie wie za bardzo, w jaki sposób można by było pchnąć akcję płynnie do następnej części, więc dostajemy Michała Wiśniewskiego przebranego za Violettę Villas i występującego na scenie z jej piosenką, znaczy się playback, ale nadal. Jeśli kogoś interesuje cały występ, to odsyłam do oryginału. Chcę zwrócić szczególną uwagę na statystów w tej scenie. Generalnie statyści w tym filmie to w ogóle dobra historia, ale w tej scenie jest naprawdę fajnie. Tak więc tytułową zamianę mamy już za sobą. Teraz film będzie wchodził w decydującą fazę pojedynku wyborczego. A jak pojedynek wyborczy, to i debata. Dzień przed nią bodajże na jakimś bankiecie, podczas którego na pianinie przygrywa ten kolej z płynu do czyszczenia kibli. W ogóle to przyznaję, że to wygląda całkiem zajebiście. No w każdym razie, na tym bankiecie ochroniarz Więckowej zaprasza ją na randkę, na co córka reaguje niepozytywnie. Podano do stołu. Ta dziewczyna jest jak Arnold Schwarzenegger w tym Batmanie z Clooneyem. Za każdym razem musi być na końcu jakiś taki punch. Jakiś taki... Podano do stołu. Ma to, ona to ma. No w każdym razie dramat rodzinny się odbywa, no bo jak tak o tym pomyślimy przez moment, to ta córka faktycznie ma tutaj mocno przejebane. A rodzice do tego mają ją kompletnie gdzieś. Wracaj. Ale zmiana, fajna rodzina. Happy birthday, pani prezydent. Chodź. O nie, zrobiło się przez moment za poważnie. Panie Piotrze, proszę się szybko pobawić na kiblu tamponem. Uff. Nareszcie dochodzi do debaty, którą jakby nam tego wszystkiego było kurwa mało, prowadzi... Chociaż w sumie to ten Zienkiewicz mi tu nawet pasuje, nie? Debata przebiega w ten sposób, że zamiast do polityce, to małżeństwo zaczyna się kłócić o to, czy córka powinna jeździć na rowerze. Później prezydent w końcu nie wytrzymuje i postanawia obwieścić wszystkim, kim tak naprawdę jest. I nie wiem, czy tylko ja uważam, że to jest skrajnie obrzydliwe. A nie, nie tylko ja, Beata Tyszkiewicz twierdzi chyba dokładnie to samo. O, jeszcze prezydentowa pokaże chuja. No cudownie w filmie. No, cała ta sytuacja, którą teraz obserwujecie, doprowadza do tego, że skłóceni małżonkowie się godzą. Czy kończy się to tym, że Grażyna Wolszczak będzie teraz zapinać Piotra Gąsowskiego? No oczywiście, że tak. Za dużo na szczęście nie widzimy, ale kończy się to tak, że mamy 6 miesięcy później. No i widzimy, że para prezydencka wynosi się już z pałacu. Patrząc na ten zapakowany żyrandol, to stwierdzam, że taktyki przy wyprowadzce z pałacu prezydenckiego to akurat
zostały podebrane ze prawdziwego świata. Nieważne, najważniejsze jest to, że sam prezydent jest, a jakżeby inaczej, w ciąży. Koniec, napisy, które przypomniały mi właśnie, że film to w ogóle powstał we współpracy z Rumunami. Chyba nie wspomniałem na początku, a chciałem wspomnieć, więc wspominam teraz. Powstał we współpracy z rumuńskimi filmowcami. Nie pouczaj mnie. Proszę cię, kobiecina, zwolnij troszkę. Ja bardzo panią przepraszam, mój mąż zachowuje się jak ostatni cham. Musisz zawsze kłócić się przy obcych. Ten, kto został na napisy, wie, że w połowie jakoś ich mamy jeszcze ekstra scenę z Leszkiem Malinowskim z kabaretu Koń Polski. Wybaczcie mi, mi już wystarczy, nie? W sensie, myślę, że oglądanie teraz jeszcze kogoś z kabaretu Koń Polski to po prostu wyjebałoby nawet moją skalę, także nie wiem za bardzo, czy to jest jakiś zapowiedź sequelu. Jeśli tak, to optymizmu gratuluję. Jedyne co wspomnę na koniec o tym filmie, to nie wiem, jakoś chcę uczciwie powiedzieć, że wydaje mi się, że jak na materiał, jaki reżyser miał dostępny, to nie jest on jakoś beznadziejnie wyreżyserowany. I w ogóle cała historia też miałaby jakiś potencjał. Do tego momentu z tą kurwa idiotyczną zamianą płci, tego kompletnie nie rozumiem, bo jak wiecie, ktoś oglądał właśnie House of Cards, to sobie może powiedzieć, że no przecież no sens sam historii no nie musi być taki zły. No nie jest. Ale został zmasakrowany przez kurwa jakieś chore wizje autora. No oczywiście nie twierdzę, że do kogoś to nie przemówi, prawda? Ja, to jest moja subiektywna opinia. Ale... Медленно минуты уплывают вдаль. Встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря. Календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья.